No witajcie, tu GamersDN, gramy w Gwinta. Dzisiaj nowy deck na Skellige. Deck ściągnięty od MacBearda, zaraz zobaczycie na czym polega. To jest na blask chwały, więc nie jest to taki deck typowy, wiecie, z mety, że tak powiem. Taki bardziej troszkę dziwny, ale mam nadzieję, że fajny. Pogramy coś nim, więcej kontroli w nim jest, zwłaszcza w ostatniej rundzie. Wszystko polega na tym, żeby jak najwięcej gościowi porozwalać jednostek. No, zobaczycie sami. Potem go w przerwie między pojedynkami pokażę, jak to wygląda i co tam jest w środku dokładnie. Natomiast jest parę takich kluczowych kart, które są dość potrzebne, zwłaszcza w ostatniej rundzie, więc fajnie je mieć na ręce. No i fajnie jest też mieć ostatnie słowo, jak zawsze, więc fajno by było też wygrać pierwszą rundę. Dobra, gramy ze Skellige, to jest Arniolfa zdolność chyba, tak? Tak mi się wydaje. Wam się nie śniło. A nie, to jest ten jeden punkt obrażeń i odnowienie, dobra. No to też taki mniej standardowy trochę deck. Wymienimy zdziczałego, no Morgwarga musimy wymienić, to na pewno. No i jakoś pójdzie, nie jest źle. Mamy Drakkar bojowy na start. Od razu z podpórką. Okej. No to ja sobie w takim razie wystawię Zbrojmistrza i zobaczymy, co się stanie. W pierwszej rundzie spoko możemy mieć jedną kartę straty przykładowo, jeśli tylko zrobimy tak, żeby... A, widzicie, troszkę się tu posypała sytuacja teraz. On jeszcze mi zadał jeden damage. Dobra, no to spróbujemy Harkię wystawić i wzmocnimy sobie ją od razu, bo ten kowal chyba długo nie pociągnie już. Dobrze, będzie miał jeszcze tylko jeden strzał. Pewnie trafi w kowala, znając życie. A jak nie, to i tak go załatwi szturmem w następnej rundzie. Maligna w Harkie poleci. No dobre. To on też ma trochę kontroli, widzę. I kowal, dobra. On teraz nam trochę uciekł, ale chyba jeszcze nie skończy na tym, bo to by było dziwne. Więc tak, zagrajmy totem z Falbloda. By trochę podgonić tempo. Rębacz. Do pierwszego rzędu, wiadomo. Teraz Rębacz niestety się będzie tam boostować. To zagrajmy Razę. Może się uda tak, że on się zboostuje tylko jeden punkt. Wtedy Krwawy Orzeł by coś nam podziałał. Na razie tyle. Poszła Herkia. Przysięgam, że pomszczę swego ojca. No i zbustował się o jeden dokładnie. Więc teraz Krwawego Orła polecimy. I możemy sobie wojownika jakiegoś wyciągnąć. Przy czym no nie chciałbym, żeby to był któryś z tych złotych wojowników za bardzo. Więc może wyciągnijmy po prostu... Chociaż Heimdala może? A weźmy Heimdala. Czas na cel. Niech tak będzie.
Rejza. Okej. Okay. Szałamujące uderzenie. I teraz mamy 6 punktów straty, 7 punktów straty. Okej, okay, to nie ma dramatu jeszcze. Zdziczały niedźwiedź poproszę. Okej. Okay. W razie czego mamy Skiala na dobre tempo, na zakończenie, gdyby poszedł za bardzo. O, dobra. Ale zakończył na 3 punktach w tym momencie, tak? 3 punkty mamy różnicy, czyli jak zagram tego typa, to będzie 3 punkty wyrównane, bo dostanę je za jeden od statku, ale on ma jeszcze jedno krwawienie, więc będziemy jeden punkt do przodu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że to dobrze policzyłem. Dokładnie. Więc mamy to. Mamy wygraną pierwszą rundę i będziemy mieli ostatnie słowo, co daje dobrą grę dla gościa, który daje skazę. To jest dość dobre, bo najczęściej w tym przypadku, w tym momencie gościu już nie ma możliwości zagrania niczego. Teraz bym chciał jeszcze mieć na ręce Haralda. Zobaczymy, czy się to uda zrobić. Na razie nie, robimy pasa. No jeśli się nie uda, to Haralda mogę zawsze krwawym orłem wyciągnąć. Znaczy właśnie nie zawsze, to jest ten problem, że muszę zrobić albo żądzę krwi, albo śmiertelny cios, żeby wyciągnąć Haralda krwawym orłem. To może nie być takie proste, zwłaszcza przy Skellige, który ma dość silne jednostki na starcie. No to już widzimy, że dwóch skirmisherów jest do przerzucenia, harcownicy. No i przyszedł mi niestety jeden skald. Ale najpierw dobieram kartę, potem odrzucam, więc jest jeszcze szansa, że dobierze mi właśnie harcownika i wtedy by było git. Ten stateczek, na niego chyba sobie nie możemy pozwolić, bo nie. Więc niech szczeźnie. Poza tym im więcej tur zagramy tak, że on nie ma celu dla swojej zdolności, tym więcej punktów w sumie zarabiamy na tym. Życie to wieczna walka. Tego sobie pewnie nie uszkodzi go sobie samemu. Szał 4, tam mu daje jakieś boosty. To ja myślę, że możemy lecieć dalej w tą stronę. Mamy Heimdala na przykład i mamy najeźdźców. Dobra, zagrajmy tak. Dziękujemy. Potem chyba z Kaldem polecimy. No ten wchodzi, no dobra. Polećmy Skaldem. Słuchajcie, słuchajcie. Morgvark, ale jest pechowo, kurde. Za cholerę nie chciałem Morgvarga. No źle. Tu wygląda, że jest ok, ale tak naprawdę Morgvark był celem dla Blasku Chwały, a w tym momencie już tego nie ma. Więc teraz się trzeba zastanowić. Jedynym celem, który działa tak samo, są harcownicy, ale oni są tylko za 3, no nie? Czyli zadaje 3 damage i przywołuje 3. W ten sposób niestety nic nie zdziałamy. Dobra, wystawiamy niedźwiadka. Krwawionko, nawet 2 krwawionka, proszę bardzo. Dagur 2 ostrza. Dobrze, Dagur mi nie przeszkadza, niech jest.
Teraz poproszę mi sprawdzić Vabjorn. Ile on ma? O, ma 9, czyli też musiałbym mieć... No jest lipa. Nie zużyję tego krwawego orła dobrze. Co ja tu mam w talii jeszcze? No, a z tym Morgwargiem to trochę przegięte jest. Ani Haralda nie wyciągnę, ani nic. Bo potrzebuję mieć na to rządzę krwi 3. No to nie będzie tyle na pewno. Zdechniesz wreszcie? Czy jeszcze ci mało? Nie mam żadnego oczyszczenia. On jak mu całe krwawienie zejdzie, a jeszcze mogę tą krwawienie dorzucić, no. Tylko, że nie wyrobię się w czasie już chyba, nie? Płyniemy, walczymy, grabisz, pełen cel. No, jemu będzie wzrastał pancerz teraz, także lipa. No to jestem udupiony. Nic nie zrobię. Ten obrońca mnie udupił, a nie mam nic, co... Znaczy, kurde, żebym mógł wyciągnąć Vabjorna, to bym go rozwalił, no nie? Ale no nie da rady wyciągnąć Vabjorna. No właśnie, kurde, dlatego jest ten deck dość czuły na to, co macie na ręce. Parę takich ciekawych rzeczy jest potrzebne na rękę, żeby mieć. A jak nie dojdą, to jesteście w grubej dupie. I teraz niestety będę musiał wszystko... No mogłem skazę na niego dać jeszcze, nie? Ale wtedy on się dagurem wzmocni i tak mi to nic nie da. Tak to chciałem skazę zachować dlatego, no ale nie da rady. Niestety. Tu są jeszcze potrzebne 4 tury, żeby to zeszło, a nie mamy aż tyle czasu już. No to spróbujmy blask chwały. Mamy co? Największa jednostka nasza to jest ta. Dobra, teraz zejdzie koleś. A teraz mogę zagrać echo w sumie. Może nie jest tak źle z nami jeszcze. Vabjorna już nie potrzebuje. Wyciągnijmy sobie Haralda. Wszyscy do broni! Spójrzcie tylko, dzieciaczki, na swą dzielność. No zobaczymy. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle, jak myślałem. Może nie będzie tak dramatycznie. Teraz musimy zagrać Tyrgwiego generalnie. Jest Skial. Razem stawimy im czoła. No ja też mam Skiala, więc nie ma problemu. Natomiast ten się boostuje cały czas. On też może mieć Tyrgwiego, co prawda. Right to right, nieważne na czyją wyspę. Okej. Świetnie. Co, Gremistę ma jeszcze na ręce? Nie, Heimdala. No dobra, no to trochę tych damage zada. No ale mamy do odrobienia tylko 5 punktów, więc... Lajcik. Udało się wygrać! Kurde! Jak to się stało? Ja już myślałem, że jesteśmy w ciężkiej dupie, a tu proszę. Coś za bardzo się przejąłem chyba tym obrońcą. No ale dobra, przy okazji mamy jakieś tam zadanie wykonane, jest fajno. Do tego oczywiście jest ta nowa, ostateczne wyzwanie Gauntera. Przez 4 dni jeszcze, więc zakładam, no prawie 5, czyli zakładam, że do czasu skończenia tego sezonu. Wzmocni jednostki 10 razy, to się myślę, że zrobi z automatu. Dobra, teraz wam pokażę, jak ten deck mniej więcej wygląda. Blask chwały, bla, tutaj.
Jeszcze nie do końca właśnie jarzę te wszystkie zależności między kartami, co mogę wyciągnąć z Grave'a, co mogę zagrać, wiecie, zdolnością i takie tam. Więc to jest jeszcze to wszystko do opanowania, ale generalnie tak to wygląda. Czyli mamy Heimdala, Haralda, Tyrgwiego, Krwawego Orła, Totem Svalbloda, Hjalmara Ankrajte, Vabjorna, Birnebran. Przy czym Birna tak naprawdę w większości przypadków się nie przydaje, więc nie wiem, czy Birny nie dałoby rady zamienić za coś. Birna jest dobra tylko wtedy, jak macie ją na ręce i dwóch tych harcowników. A co do harcowników, to wyciągają ich również, Skald wyciąga jednego. Więc jak macie drugiego i Birnę, no to jeszcze coś tam może zdziałacie, ale... No z drugiej strony zawsze możecie sobie na graveyard Birną przerzucić kogoś, kogo potem wykorzystacie na przykład dla Hjalmara, no nie? Ale myślę, że jest tu na tyle dużo silnych jednostek, że ten Hjalmar tam na cmentarzu zawsze jakiś cel ma dla siebie. Nie ma Juty na przykład, która jest tam zajebista w tej klocki. A właśnie, a ile kosztuje Juta? Z ósemką jest właśnie centralnie, więc może zamiast Birny wsadzimy Jutę? Spróbujmy tak zagrać teraz. Będzie dobry cel dla Hjalmara. Z kolei co jeszcze z ósemką byśmy mogli zagrać? Svanrige albo Sigvalda. Można by było zagrać Sigvalda. Sigvaldowi zawsze można dać krwawienie osadniczką na przykład i on wtedy będzie miał szał. Tojad to chyba nie do końca, tym bardziej, że to jest neutralna. Koral. Odrzuć kartę, dobierz kartę. W zasadzie tak naprawdę czym się różni koral od Birny Bran? Dobierz dwie karty, odrzuć dwie karty. A tu jest odrzuć kartę najpierw, potem dobierz i jak odrzucasz losową, to zadajesz... Ale to jest rozkaz jednorazowy, mogę użyć, a tu sobie mogę dwie karty przewinąć, więc no, ma to swoje plusy i minusy. Zadaj wrogie jednostce obrażenia równe dwukrotności liczby rannych wrogów. O, to też by było niezłe, taki Lugosz szalony. On jest wojownikiem, więc teoretycznie jest też do wyciągnięcia krwawym orłem. A gdyby tak Jutę zamienić... A zamieńmy na Lugosza. Czemu nie? Sprawdzimy. Poza tym z brązowy jeszcze mamy Skiala, Hierkie, wyciąg z Giga Skorpiona i z brązowych najeźdźców oszałamiające uderzenie to po jednym. Wojowniczki dwie, zdziczałych niedźwiedzi dwóch, Skalda, Zbrojmistrza, osadniczkę, sztuk dwie, no i harcowników. Przy czym w tym układzie nie wiem, czy jednego harcownika z niej zamienić na... A nie, bo może być tak jeszcze, że będziemy zaczynać i wtedy maską Uroborosa jest szansa wyciągnąć jeszcze jednego harcownika. Dobra, spróbujmy tak. To tak na odchudzanie deku, żeby coś było, nie? Bo to jest właśnie dość czułe na te karty, które macie na ręce, więc odchudzanie deku jest dość mocne. Może i ta Birna by była lepsza, zobaczymy, chociaż nie wiem. Jak coś, to zamienimy z powrotem. Zresztą dajcie znać w komentarzach, co tam myślicie, że byłoby lepsze za 8 prowizji Birna, czy może coś innego. I pamiętajcie o tym, że mamy z lojalnością Kracha, więc musi być lojalność wykorzystana, więc mogą to być tylko jednostki Skellige i karty Skellige. Dobra, zobaczymy, jak pójdzie drugi mecz, ale ten pierwszy to byłem aż zaskoczony, że wygraliśmy. No i właśnie zaczynamy i mamy maskę Uroborosa, więc jednego harcownika możemy od razu przerzucić. Drugiego możemy wymienić. I Morgwarga musimy wymienić. I jeszcze trzecia karta. No nie widzę powodu w
tym momencie. Jedną i tak jeszcze sobie przerzucimy za harcownika. Więc okej, okay, tak możemy zostać. Mamy w każdym bądź razie Tyrgwiego, to już jest coś. Na koniec się przyda. Herkie możemy zużyć w pierwszej rundzie. No to co? Myślę, że zaczniemy od zbrojmistrza plus maska. Jest niedźwiedź. Wyciągamy harcowników. Niech mnie kraken i kruka. I mamy 9 punktów na start, więc całkiem przyjemnie. I cóż on teraz wymyśli? No, kogoś nam rozwali. Zbrojmistrza pewnie, tak? No, dokładnie. No, życie, no. To wojowniczkę poproszę. Spójrzcie tylko, dzieciaczki, na swą dzielną mamusię. Larwa Endriagi. No to ja poproszę teraz osadniczkę. Poszli wam do swoich babi dziadków! I teraz ma zagwozdkę. Albo może rzucić coś, co mu podniesie pokrzepienie, ale wtedy będzie dostawał za jeden punkt dłużej. Albo może to olać i wtedy dostanie tylko za jeden punkt, a trzy moje krwawienia pójdą na marne. No, ale jednak zagrał pokrzepienie, okej. Okay. No to teraz ja sobie zagram zdziczałego w tą panią. Aha. Naglfar, złota karta. Strzyga. Czy ma dominację? No piątka jest najwyższa, więc chyba ma. Okej. Okay. Wszystko się ładnie podboostowało. To my teraz zagramy sobie tego pana. Kobiety, dzieci i starcy! Nie oszczędzamy nikogo! No i w następnym ruchu będę mógł zagrać, mam nadzieję, krwawego orła. A, oczyść. Energii z niego tyle, co z karalucha. No i można by krwawego orła w sumie, ale zagrajmy... Krwawym orłem wyjmiemy sobie Skiala chyba, a Skial z tego co wiem jest chyba za 7, więc nie potrzebuję mieć śmiertelnego ciosu. Tak? Tak. Skiala mogę w każdej chwili wyciągnąć. Więc zagrajmy sobie teraz... Zagrajmy sobie oszałamiające uderzenie w tego typa. I za dwa jeszcze możemy przypiżyć na przykład temu typowi. Mamy prowadzenie. Czerwoni jeźdźcy. Mróz na 4 tury. Dobra. Albo na dwie w dwóch rzędach. Tak. I oczywiście królowa zimy. Teraz mamy trochę gorszą sytuację już. Tym bardziej, że Herkia jest na pierwszy rząd. Więc nie chcielibyśmy jej tam dawać za bardzo chyba. Możemy tu ustawić totem z Falbloda. Ci kolesie akurat nie mogą dostawać w dupę od mrozu, nic im się nie stanie. Gościu będzie powoli kończył, myślę. Jeszcze pokrzepienia sobie. Jeszcze sobie pokrzepienia odpalił, dobra. Mamy ile? 9 punktów straty. No to jest ten moment chyba. Przebijamy typa.
Ten niestety będzie dość wrażliwy na mróz. Dobra, zagrajmy Harkię. Ale już ostatniej karty na pewno nie będę zagrywał, więc teraz tak. Totem z Falbloda, jak użyję teraz, to ona dostanie za 1, ale ten się wzmocni o 2, czyli jestem 1 do przodu i tak. No i Harkię mogę sobie polecieć, powiedzmy, w ten rząd, bo tutaj nikt nie ma zbroi. Jesteśmy lekko do przodu. Nawet jakby spasował teraz, to mróz nam nic nie zrobi. No, on zagra jeszcze pasożyta. Dobra, i teraz to jest moment, w którym możemy spokojnie spasować. Niestety wiąże się to z tym, że jeśli on teraz spasuje, to będziemy mieli jedną kartę straty w ostatniej rundzie. Więc nie za dobrze to wyszło. Ale nie chciałem już Tyrgwiego używać. Dobra, mamy Hjalmara, mamy Heimdala. Wszystko w porządku. Nie mamy tylko, wiecie kogo? Kracha. A, i nie mam za bardzo kogo użyć teraz nawet. Jest Igern. No to wiem, że użyję Heimdala w takim razie. A nie, Heimdall to nie był dobry pomysł, bo to jest przecież tylko jeden damage. Kurde, mogłem zagrać Tyrgwiego w sumie. Dobra. A on jedzie dalej tak czy siak. To Tyrgwi będzie raczej potrzebny. To Hjalmar teraz poleci. Hjalmar Ankreid idzie po ciebie! No, a wystarczy mi wygnać nawet harcowników. Mamy przewagę. Może ten Heimdall nie był taki zły jeszcze, jak się okazuje. No i co, chcesz do końca grać, czy jak to sobie wyobrażasz teraz, typie? Najsilniejsza jednostka stali. Jaka to będzie? Bardzo możliwe, że właśnie albo Vabjorn, albo Harald. Czemu ja o niej myślę cały czas Krach? To jest Harald. A on od razu z Ozrela wyszedł. No to dobra. No to na Ozrela to mamy Tyrgwiego, nie? Ach, nie ma to jak zapach płonącej wioski o poranku. Co teraz? Poleciał ostatnią kartą. Gincie, przeklęte jednorogi! Lubię skurować jednorogi. Mają taką jedwabistą sierść. No, teraz to grubo poszedł. Trzeba otworzyć Ardgaef. Natychmiast! Dobra, czy jesteśmy w stanie odrobić tyle punktów? 13 punktów do odrobienia. Kogo mamy na grejwie? Mamy z szóstką tą panią, mamy z dziesiątką tego typa. Moglibyśmy tego kolesia rozwalić. I to by wystarczyło. Ale on może nam wyciągnąć Haralda, tego byśmy nie chcieli. Więc zrobimy tak. Zagramy sobie z piątką Morgwarga. Krwawy orzeł.
Wciągamy nawet taką wojowniczkę. Tak kończą ci, którzy sprzeciwiają się wojnie. To wystarcza. Wygrywamy rundę. No i teraz loteria, no nie? On już zużył zdolność przywódcy, co najważniejsze, i wszystkie swoje najmocniejsze tempa zużył. A my mamy jeszcze dość mocne karty w cały czas w talii. Zobaczymy, co, czym on się tutaj zasłuży. O, tylko tyle, że nam przyszły same fiowizny. Jest Vabjorn. O! Vabjorn w połączeniu z tym panem nie jest zły. Z tym, że ja zaczynam, tak? Aha, no to Giga Skorpion nie za bardzo nam coś daje. To muszę Vabjorna niestety, no ale to jest szósteczka, dobra. Tworzy mróz, ale nie ma żadnego... żadnej jednostki, okej. No to ja zagram Skiordala. I obawiam się, że to przegram. Jeśli on będzie miał teraz dwie jednostki jakieś, to może być raczej ciężko. Naiwność jest błogosławieństwem głupich. Dobra, Giga Skorpion w takim razie. Staje mu jeden punkt, no to musi mieć 4 punkty, żeby... no... spokojnie. Za 5 musi mieć jakąś jednostkę, tak? No, to jest 3 plus 1, to jest 4, plus 2 to jest 6. Remis. Nie, wygrałem. Jakim cudem? Aha, bo jak on skończył, to już efekt mrozu nie wszedł. Ale fuks, dobra. Ja już spasowałem wcześniej, więc efekt mrozu nie wszedł po jego turze. To jest zajebiście w takim razie. Zajebiście. To się udało dwa razy wygrać. Fuksem, bo fuksem, ale poszło. Całkiem pasjonujące rozgrywki generalnie. Więc fajny deck, taki dość ciekawy. No i co, na dzisiaj kończymy. Dzięki bardzo za oglądanie. A tak swoją drogą to jeszcze od razu zapowiem. Jak już jesteśmy w temacie, że no nas, trochę mi się nazbiera gier do rozdania, więc prawdopodobnie zrobimy następny turniej. Będzie nowy turniej w Gwinta, więc ogłoszę to jeszcze konkretnie, jak już będę znał jakąś datę, kiedy mogę to zrobić. Opcjonalnie chciałbym, żeby to było w trakcie weekendu, bo chyba tak będzie najlepiej dla Was. Zresztą dajcie mi jakieś tam w komentarzach znać, jak to widzicie i ewentualnie które dni w tygodniu są dla Was najlepsze, tak żebyście mogli siedzieć przy kompie te, nie wiem, 2-3 godzinki bezproblemowo, bo tyle mniej więcej to będzie trwało, w zależności oczywiście od tego, ile ludzi się zgłosi, a jakieś gierki będą na pewno do rozdania całkiem spoko. No i zobaczymy, kiedy będzie można coś takiego, w sierpniu na pewno zrobić. A na razie dziękuję Wam bardzo. Jak się podoba, no to dawajcie suba, komentarze, łapki w górę i tak dalej. No i na razie, cześć, do zobaczenia.